Dawid, 21 razy na podium w karierze w zawodach Pucharu Świata. 4 zwycięstwa, 5-krotnie drugi, 12 razy trzeci, 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotrka Żyłę, by dołączyć do kolegów wysoko nad skokiem. Dawid! Dawid, jakżeż cudownie, jak wspaniale, ależ znakomita próba Dawida Kubackiego. Odpalił z progu niesamowicie, jak taki noworoczny fajerwerk biało-czerwony. Rekord skoczni mamy. 144 metry, pół metra dalej od rekordu skoczni, ale w jakim stylu? Znakomicie, idealne noty. Pojawiają się 19, nota 18,5-punktowe, odjęte 5,3 punktu. Przemek, yes. Dawid Kubacki będzie liderem. Piotr Żyła na miejscu drugim, Kamil Stoch na miejscu trzecim. Na pozostał tylko Halvor Egner-Granerud. Dwóch Polaków dzisiaj na 100% na podium zawodów Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen. Panowie, takiego prezentu noworocznego, no to my bardzo dziękujemy. Tak, fruwa w powietrzu, tata Zuzanny, 144 metry, tak jak w tym drugim treningu w Sylwestra, tak i teraz w nowy rok Dawid Kubacki, najlepszy w historii na Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen. Cóż my teraz mamy Państwu powiedzieć, skoro został lider Pucharu Świata, skoro został Halvor Egner-Granerud. No, Granerud zajmuje albo pierwsze, albo czwarte miejsce. Życzymy mu jak najlepiej. Ale...